Od 1 kwietnia nad zalewem Arkadia będzie obowiązywał zakaz dokarmiania ptactwa i ryb oraz zakaz rybołówstwa. Już wkrótce pojawią się stosowne tablice informacyjne. Zakaz ma ułatwić ośrodkowi sportu i rekreacji zwalczanie sinic, które opanowały kąpielisko latem ubiegłego roku, oraz zminimalizowanie zanieczyszczeń. Zbiornik wodny, o czym wie każdy użytkownik kąpieliska, nie był odmulany od kilkudziesięciu lat. Administrator, jak informowaliśmy, tymczasowo zajmie się też badaniami jakości wody oraz oczyszczaniem zbiornika poprzez wymianę wody i wywiezienie osadu. Prace mają potrwać do wiosny przyszłego roku. Zgodnie z wstępnymi obliczeniami, oczyszczanie zalewu może kosztować około 1 000 000 zł.